Witam Was, moi drodzy, z tej strony ja, czyli Hizashi. Jesteśmy oczywiście na kolejnym odcinku z serii Wujkowego Gospodarstwa na mapie Factory Farm Map 1.5.2 na moim prywatnym dedyku w Farmingu 17. No i oczywiście jestem dzisiaj, moi drodzy, nie sam, ale również z Wiktorem. No, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. No i moi drodzy, dzisiaj jesteśmy tylko we dwóch, ponieważ Morfeusza nie ma, ma jakieś tam sprawy osobiste i nawet nie ma z sobą laptopa, wiem, że tylko, że wyjechał do rodziny i nie wiem kiedy będzie, więc jesteśmy we dwóch dzisiaj tylko na odcinku. No a dzisiejsze prace, dzisiejsze aktualizacje wprowadzi Was za chwilę w to Wiktor, który powie Wam, co będziemy mniej więcej dzisiaj robić i co zostało ostatnio zrobione. Ja tylko na wstępie powiem, że zasiałem pole numer 9, na którym puściłem pracownika i zwiozłem maszyny z dziesiątki i opróżniłem też kombajn, który stoi na 18, bo z tego, że my tu mamy opady śniegu. No. Niestety. No to na gospodarce na razie prawie wszystkie pola są do zebrania oprócz dychy dziewiątki, dwójki, ale nie można zbierać, bo pada. To więc dzisiejszy odcinek będzie fabrykowy raczej. No raczej będziemy w fabrykach wozić. Ja mam w planie przewożenie mleka i palet, bo będę ten i tą fabrykę, którą znalazłem, ona jest tutaj w rogu, moi drodzy, już wam pokażę na mapie. To jest fabryka, moi drodzy, już wam mówię, to jest w okolicach fabryki do kawy. Pod Four Factory jest taka fabryczka i tam będziemy, moi drodzy, zawozić oczywiście potrzebne rzeczy. Ja tam zacząłem zwozić ostatnio sałatę chyba, czy coś w tym rodzaju i tam trzeba będzie przywieźć wodę i trzeba będzie przywieźć palety. I tam, moi drodzy, też dzisiaj ja na pewno pojadę. Taki jest plan. A gdzie jeszcze, moi drodzy, to zobaczcie w naszym odcinku tak mniej więcej na bieżąco. A, wszystko się będzie okazywało. No i co? To zaczynamy? Ja myślę, że możemy zaczynać. To ty sobie weź tam którąś maszynę. Mnie tam na pewno będzie potrzebna. Będzie potrzebne jedno Volvo, to wiem na pewno w moim przypadku. Natomiast w drugim przypadku, co jeszcze mi będzie potrzebne, to też pewnie w sumie jedno i drugie Volvo, jak się zastanowię, bo i czerwone i białe. No i białe do palet. Tak, i Scania będzie mi potrzebna. A, bo woda? Tak, do wody. Do wody i, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz, którą zrobię, moi drodzy, przywiozłem, zanim nam skończył padać śnieg, bodajże z dziewiątki, przywiozłem Holmera, muszę go serwisować, albo ja, albo Wiktor to zrobi. Ja mogę to zrobić, bo w sumie jestem pod nosem. No, zrób, ja tutaj też. A druga sprawa, moi drodzy, trzeba będzie go też, no, umyć może nie, ale przynajmniej natankować. Tak, ja lecę na tartak, dalej sadzi 22, bo pomiędzy odcinkami skończyłem. W tym odcinku może skończyłeś tam jakiś fragment tej 22. Jak ja tam ostatnio patrzyłem, to tak to wyglądało mniej więcej. Tak, na finito może dzisiaj 22 uda się. A potem to z fabryki soków trzeba odwieźć, bo już ją jest na 100 zapełnione. Już ją tam pozapełniałem tymi wszystkimi wiśniami, morelami, czy tam wiadomo czym. No wiem, tymi wszystkimi uprawami, produkty. Co tam, tymi wszystkimi tymi. A to swoją drogą tak będzie trzeba przywieźć. Ej, no kurde, co jest? Chyba muszę podjechać bliżej tym Holmerem, bo nie mogę tej maszyny w ogóle naprawić. Czekaj. No. Coś mi tu nie prądzi właśnie. A ten... Seja Production teraz będzie otwarta, co nie? Do 12 jest otwarta. Trzeba soję przywieźć, trzeba przywieźć wodę i paliwo. To do paliwa właśnie. To musisz tej żółtej beczki użyć. Tak, wody nie ma nic. I JCB-ka z głównej. A to wodę to ja mogę tam przywieźć. Wodę to ja tam przywiozę, to zostawię. Paliwa jest dużo. Trzeba będzie odebrać Pigfoot. Pigfoot to jest żarcie dla świn, to możesz od razu do silosu zawieźć. Wziąłeś tam któregoś traka i do silosu zawieźć. Bo ja zwiozłem niebieskie Volvo na główną. Znaczy nie na główną, na tą dla zwierząt. No spoko. Dobra, to jak jest do 12, to myślę, to się ogarniemy. No do 12 można przywozić, ale podobno chyba od 10 można już odbierać.
Nie, teraz też możesz odebrać. Właśnie, bo ja nie wiem, od której tam ten skrypt zezwala na odbiór. W każdym razie to widać po otwartych drzwiach. Jak są drzwi otwarte, to Tak. znaczy, że można odbierać. Bo tak to tam jest, tak to tam jest ogarnięte. Poza tym, nie wiem, czy widziałeś nowy odcinek u tego. U Sharpiego albo u Jorga, bo ja nie wiem, czy kanał Jorga śledzisz. Śledzę, ale ostatnio tyły mam w YouTubie, bo pracę mam dużo. No Praktycznie w wiadomo. realu nie ma w co ręce włożyć. Szkoda, że ty tego nie widzisz, ale na nagraniu zobaczysz. Menu pomocy. Na menu pomocy mi się header od tego nie mieści. Pod F1 na menu. Ten opis do Wystaje te naprawy, białe tak. napiski za ten. Tak, za okienko pomocy. Właśnie nie wiem, co tu jest, ale to jest kwestia właśnie samego tekstu. Tak No, jakby on nazwy. był. Tak, jakby on był właśnie tak. Dokładnie nazwa. Coś z nazwą. Nie, może jakbym zrobił większą skalę tego menu, to może wtedy by to. Albo mniejsze literki. No, literki. Znaczy, nie wiem, ja tam widziałem opcję do skalowania samego interfejsu, ale z No, tymi ale to już. literkami to nie dam za to głowy. No, Poza już tym. teraz jest duży ten interfejs według mnie. Tak, no, ale można go jeszcze powiększyć. Bo tam się No. bawisz się skalą interfejsu. Można się tym dość grubo tam bawić. A co do odcinka Jorga, to Jorgu też coś wspominał właśnie o takich graczach jak my. No i też o tych mapach, nie? Na których my Tak. gramy. Ta nie Wspominał wiem, co między tam innymi, bo oni tam wspominałem. rozmawiali ogólnie o tym, jak to w realu wygląda. Te całe gospodarki i tak trochę w nawiązaniu do tych, co lubią sobie uproszczać robotę. Upraszczać robotę, wiesz, w kwestii zatrudnienia pracowników i takie tam, nie? No ale w No sumie na jakby takiej nie mapie to patrz. nieuniknione jest. No na takiej mapie to nie da rady, bo to jest. To by musiało się zebrać 10 chłopa, żeby na takiej To mapie wszystko tak. robić samemu. No możesz zrobić takie małe pole jak ósemkę, gdzie ja wlecę tam tym Holmerem i mogę tam robić przez 20 minut czy No. przez 45 minut, ale to pamiętasz ostatnie 3 odcinki w tył chyba, to prawie cały odcinek zeszło mi golenie tego tej prze, te, te, tego pola, tak? No bo No, to też. marchewki bodajże. Chyba. No jakoś tak to było, tak, że to pół pola praktycznie w ogóle bym zgolił tylko w odcinku, nie? No, Także no to to. też taka trochę lipa, no ale. Co Według mnie bym. pracownik to nie jest ułatwienia albo, nie wiem, jakieś tam, jakieś uproszczanie. No dokładnie Chociaż tak, no. w realu też sobie pracownik, znaczy sobie za pracownika zatrudnisz na robienie jednej pracy. Nie jest tak, No tak, ale no za trenie sezonowi na chociaż. przykład, na sezonowi pracownicy na No, przykład na na zbieranie te. truskawek albo właśnie taki. Dokładnie tak. Właśnie o tym pomyślałem, jakieś takie prace, gdzie trzeba ręcznie, chociaż nie wiem, czy grałeś w Pure Farminga. W Pure Farmingu jest kombajn, który potrafi zbierać winogrona i coś tam jeszcze. Jak No, oglądałeś odcinki u Bohuna, tak. on pokazywał to właśnie. W On to realu też są, pokazywał. Ja też no. tym kombajnem miałem okazję pojeździć, ale powiem ci szczerze, tak jak tak pomyślę z perspektywy, wprawdzie Pure Farming to jest trochę inna mechanika niż tutaj, bo to tam trochę inaczej działa, ale jednak, no nie wiem, jakoś by mi się to zbytnio nie podobało, nie? Może było żmudne takie właśnie. O, Ale mam ci pomysł. powiem. Skoro jestem, moi drodzy widzowie, tutaj, sorry, że cię przerwałem, jestem tutaj, mam pół beczki, to akurat pojadę to wylać do Soja Productions, a potem tu O, bo podjadę się się przyda. napełnić. Potem No, pojadę no. się napełnić, żeby nie tracić czasu na napełnianie. No, bo ja ci powiem, że w realu przy sadownictwie są kombajny do zbioru jabłek albo do te. Do zbioru, no, głównie jabłek, wiśni, gruszek nie wiem, bo gruszki to rosną na takich, wiesz, na takich grubych w miarę i gruszek to nie wiem, czy to by na gruszki działało, ale to po prostu Też nie wiem. podjeżdża, to po prostu podjeżdża i taką folią obłapuje cały pień i trzęsie tym pniem drzewa i Aha, w wtedy ten wszystko sposób to spada. działa, bo to tam,
tamto to wyglądało, ten kombajn wyglądał tak, że jak zamontowałeś takie specjalne szczotki i te szczotki I te zbierały szczotki te zwalały. owoce. Te owoce, tak to Tak. tam wyglądało w tym Pure Farmingu. Nie wiem, czy takie coś istnieje w realu, no ale zakładam, że Istnieje, istnieje. skoro twórcy zrobili coś takiego, oryginalni twórcy gry, taką maszynę do Pure Farminga zrobili, no to podejrzewam, że zrobili to, bo takie coś istnieje, tak? Istnieje, takie coś istnieje, to akurat się orientuję w tym, że istnieje. Jest, są. No wiesz, no ja jestem typowym mieszczuchem, więc tutaj Tak. generalnie rzecz biorąc, ja wiem tylko tyle, co albo zobaczę na YouTubie, albo się dowiem od kogoś, albo po prostu wyciągnę to z gry komputerowej i zakładam, że tak pewnie jest. Jeżeli to była jakaś oryginalna maszyna, która, a czy oryginalna czytaj stworzona przez twórcę gry, to zakładam, że pewnie musiał skądś wziąć wiedzę, żeby coś takiego wykorzystać, żeby coś takiego zrobić i wykorzystać. No pewnie tak, no Więc ale tak to są takie generalnie maszyny wygląda. akurat osadownicze, to też z Właśnie mi się YouTube'a tak to wiem, wydaje, bo że to tak musiało być. przyjechałeś, tutaj jest Wiem, 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 poruszyć. wiem, wiem, ale nie na chwilę, do mnie mama wbiła, bo No potrzebowała spoko, coś ode spoko, mnie, nie ma, więc nie no ma musiałem na problemu. chwilę odłożyć ręce od klawiatury. No. Także już się cofam tutaj pod ten, żeby się wodą wytankować. Czekaj, 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 bo znowu krzywo podjechałem. Bo jadę na tej, na kamerze wewnętrznej, także wiesz, No, no. trochę będę kombinował. Bo wiesz, że w tej skali masz kamerę na wychylenie. Ja Tak, właśnie z tej jak w kamery Eurotracku, korzystam. albo w, znaczy w Eurotracku to jest na myszkę, ale tutaj jest na. Tutaj jest po prostu po zmianie kamery. No, Bawisz się po fajna prostu taka kamera. przełączaniem kamery i możesz sobie ustawić właśnie, że masz na cofanie. A właśnie, słuchaj, ostatnio przeglądałem kilka nowych modyfikacji i znalazłem, słuchaj, na kanale Nicha znalazłem modpack z fabrykami do 19, ale powiem tak, wstrzymam od razu twoje konie, jeśli chodzi o 19, ponieważ to są fabryki podstawowe. Czyli skrypty do zrobienia kiszonki, skrypty do zrobienia paszy dla bydła, paszy dla świń, tego typu rzeczy. A, Tego no typu to. fabryki, z czego, z tego modpaku, bo to cały modpak od papy Smurfa, tak się autor nazywa. On ma swoją jakąś tam stronę, ale nie będę tego, najwyżej wam podlinkuję link do tego wideo w opisie, moi drodzy widzowie, to sobie będziecie mogli ten modpak obczaić, ale tam jest też kompostownik, tylko że ten kompostownik niestety nie działa z tego całego modpaku. W ogóle nie działa. Możesz tam nasypać te, ale niestety nie działa. No tak, no ale no. To już mapa by musiała być przerobiona, bo wiesz, gdzie to Tak, mapa skupywać, musi gdzie to. obsługiwać kompost, żeby ten kompostownik działał. No właśnie, bo gdzie to obsługiwać, gdzie to sprzedawać, gdzie to wrzucać w ogóle. To tak samo jak tam w tym modpaku jest coś, co pozwala robić ci, nie pamiętam właśnie co, ale jednym ze składników do wyboru, a płynny albo praszkowany fertilizer. I tam jeden ze składników, jaki jest przyjmowany, to digesti, ale moja czerwona lampka się zapaliła w momencie, kiedy doszedłem do wniosku, przecież hello, z czego zrobisz digesti na 19, jak fabryk nie ma? No, ludzie próbują. Więc... No niestety, z tą 19 jest lipa z tymi fabrykami, bo naprawdę to pierwszy chyba to wszystko, te kupowanie terenu, te wszystkie te. Znaczy kupowanie terenu kupowaniem terenu. Tutaj bardziej wiesz co pieprzy? Pieprzy to, że jest podziałka na gospodarstwa i akces do tych, akces do maszyn i urządzeń. Bo domyślnie w farmingu w 17 wiesz jak mamy, że tak naprawdę wszystko należy do ciebie. Tak. W teorii za wyjątkiem pól. Tak. Natomiast w 19 zrobili tak, że masz tą podziałkę na gospodarstwa i teren jest tak naprawdę niczyj do momentu, aż go nie kupisz.
Tak. I to samo jest z maszynami. I być może te skrypty na fabryki nie są w stanie przez to tego, jakby to określić, obmielić, żeby wiesz, żeby działało, tak? No wiadomo. Prawdopodobnie tutaj leży problem. Tak przypuszczam, no bo nie widzę innego sensownego wytłumaczenia tego problemu. No. I to tak wygląda, no ale tutaj zanim ten temat się ogarnie, to trochę mniej. Z czym lecisz tym grantem? No po ten, po Obornik. płynny. Twój. Dobra, to weź go tam i wywieź do magazynu. Nie, do magazynu mówisz? A płynny obornik masz, tak? No. To płynny obornik to można by go wlać tam, gdzie się robi fertylizer na gospodarce u zwierząt. Bo ja się tu Albo jeszcze to opróżniam, natarte dlatego tu koryczy do stoję. fertylizeru. Ewentualnie, wiesz, jeszcze można by było go wyrypać. Z tego co wiem, to płynny obornik jest też przyjmowany tam, gdzie się robi ten cały nie kompostownik. To, co mamy tą wielką maszynę, jak się do zwierząt wjeżdża. Tam po lewej. Aha, no, Tam no, jest no, ale. przyjmowana słoma, tam jest przyjmowany obornik płynny, obornik stały i coś tam jeszcze. Ja mówię, wrzucę tutaj do natartek do fertylizeru. A to też, no, zależy gdzie ci bliżej i skąd wziąłeś maszyny. Bo to też Tak. odchodzi potem i odstawić, jak się będzie pamiętać, nie? Dobra, to No. ja jadę napełnić skanie wodą i przesiadam się do innej maszyny. Ja w ogóle tutaj ostatnio uruchomiłem fabrykę tą na BGA, tą taką dużą. Tam, gdzie się Tutaj Digesti też. produkuje. Nie wiem, co tu się produkuje. Tu się kompost produkuje, fertilizer i liquid fertilizer. A to Tutaj jest to tylko. samo, to jest to samo. Ja to też już kiedyś parę razy uruchamiałem. Tam No, przywozisz liquid. płynny obornik i z tego się Tak. robi właśnie. Potem pojąłem na Bo ja bok, bo nie nikt miałem to w co z tym ogóle z płynnym tym. obornikiem zrobić i o to chodziło. No. No, trochę się natworzyło. To będziemy mieli w No na zapasie. zapas, ważne, żeby tam na zapas trochę tego Tak. było, bo to się zawsze Szkoda, przyda. że nie możemy nic zrobić z tym właśnie płynnym fertylizerem. Ty wiesz co? Jestem dupa, bo mogłem pojechać do fabryki, tam ostatnio robiłem Wege Oil, tak? A Wege Oil wiesz do czego jest mi potrzebne. A mamy dwie skanie. No Do to patrz, jestem surdutek. dupa. No właśnie, do frytek i do chipsów. Tam O, jest i to co potrzebny ten jeden. mówiłem. Dobra, Nie, tam idzie skania to. Sunflower Oil. Sorry, to źle powiedziałem. To Wege To Oil tutaj. idzie tu, gdzie się pączki robi. Ale. Aha, no, 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 bo Sunflower Oil to tam też jest pełno i tam te fabryki. Ale rura długa. Jedziesz chyba obok mnie, co nie? Trzeba No tak, no dowieźć ten. niestety tutaj ta synchronizacja tych animacji leży w tyłku. To jest trochę jak z tymi wiatrakami, co żeś mi ostatnio filmika wysłał. Tak. Na tym, to też tam właśnie też było właśnie pokazane, jak zajebiście u ciebie się kręcą wszystkie wiatraki, mimo że fabryki dwie stoją, tak? I to No, jest od tu, gdzie ja w tym środkowej. momencie jestem. O tych wiatrakach mowa. A u mnie się kręcił tylko ten, który robił cukier, nie? Żeby było śmiesznie. Właśnie do cukrowni trzeba dowieźć ten. Znaczy cukrowni, no tam gdzie cukier robisz. Trzeba dowieźć, nie wiem czego tam, trzcinę cukrowej za Trzcinę chwilę może cukrową dowiozą. albo buraki cukrowe. No, to Buraki za też tam są chwilę tam. przyjmowane. To weź trzcinę cukrową, bo tego mamy w trzy dupy. Jest tego ponad 5 milionów czy 6 milionów tego jest. I to powinno być głównie na głównej. To z głównej można wziąć. No, Bo no. tamtego naprawdę jest sporo. Dobra, tu niech się nam tankuje. A ja w tym Płynnego nie czasie było zobaczę dużo. te białe Volvo, co było przy centrum logistycznym. Ty je masz, czy ono tam dalej Bierz stoi? je sobie, bo ja tutaj na chwilę odskoczyłem od roboty, ale tam będę musiał dokupić i jechać dalej. Znaczy nie chodzi mi o to Tworzyć. Volvo, którym jeździłeś do Palet, tylko mam na myśli te No Volvo, to co tam białe przy... pod tym. Tak, Bierz sobie je, pod bierz. Logistic Center co stało. Bardziej o Możesz to je Volvo mi sobie się rozchodzi. Bo jakoś tak pożyczyć. wiesz, ono ma już... Nie, to jest chyba to nowsze mi się wydaje, bo ono ma tylko Nowsze, 12 tego... nowsze, nowsze, nowsze. Nowsze. Ale w sumie to i tak jeden kij, bo Volvo to Volvo, one są naprawdę dobre te samochody i... Ja naprawdę nie narzekam na nie, powiem ci, że polecam tego moda z każdemu, kto chce sobie pojeździć Dobrym dobrą modem. ciężarówką, o. Bo chciałem powiedzieć dobrym trakiem, ale w pewnym momencie jakby brakło mi słowa.
Także to tak troszeczkę tego. A i tak będę jechał w twoje rejony, bo będę jechał po palety. Więc będę jechał w twoje no to rejony. wiem. A czy po palety te zwykłe, puste palety, tak? To można zamknąć. Holmera schowałem. Dobra, bo on miał być natankowany i schowany, ja go zapomniałem schować. Także włóż go tam do garażu, zamknij tam bramę, bo No nie schowałem, będziemy i tak schowałem. nim jeździć, bo póki pada, to i tak żadnych żniw nie będzie, bo nie ma takiej możliwości. Ja tylko tego kombajna specjalnie zostawiłem tam, gdzie stoi, żeby tylko go pozamykałem, żeby pamiętać, gdzie było ostatnio ścięte. Centrum, o jest. Dobra, mam ciebie. A dzisiejszy odcinek, moi drodzy widzowie, mamy godzinę 21:09. Będzie odcinek do 22:00. Mam nadzieję, że nam się uda na spokojnie go nagrać, także jeszcze godzinka nam została. Tak, bo... Najwyżej No, będzie troszkę zaczęliśmy... dłuższy, no zobaczymy, bo ja znowu się dałem złapać na tym, że znowu nie sprawdziłem, o której Ja godzinie sprawdziłem, zaczęliśmy. było 50. 50, tak? Czyli będzie godzina 10 minut dzisiaj. Nie, bo ja nie chcę No, no przedłużać, to... nie chcę dłużej. No może tam 5-10 minut to ujdzie, ale nie pół godziny na przykład, nie? Nie, wiesz co, do 22 to też mi się wydaje max, bo ja jutro ten, niestety, wiecie, szkoła i te No myślę tak, no obowiązki właśnie o to do... chodzi, ja też nie chcę wkurwiać tego. sąsiadów, bo to bardziej o to chodzi w moim przypadku. No. Bo tam o której wstanę, to tam jeden gęcku, jak człowiek na ręcie siedzi, to wiesz jak jest. No, W sam wiesz, samochodzie. jak wygląda u mnie granie teraz takie. Czy Tak, wbijam na ja chwilę. zauważyłem, że Morfeusz też ostatnio nie ma czasu, żeby grać. Praktycznie bija co drugi, co trzeci odcinek i tyle go widziałem na serwerze, no ale wiadomo, Bo no. jak Morfeusz to praktycznie teraz to ma sezon, bo jak Ale tam on. operatorem jest, to Tak, no on ma teraz wiesz, to przerypane, tam nie ma czasu. teraz to wszystko ruszyło tak bardziej i... No właśnie, no. On mi gadał, Wiecie... czym się zajmuje. No ja oczywiście teraz powiem szczerze, zapomniałem, ale nie musisz mi tego przypominać, przynajmniej nie na Nie, odcinku, bo to tam. sam za bardzo nie wiem, tylko wiem, że operatorem, a jak operatorzy to... Operator też zimy, to nie ma za bardzo to do roboty. Niektórzy, wiadomo, bo jak zamarznie, to koparkowy praktycznie No nie, no bo nie ma koparką to co, to ten... będziesz, to byś musiał chyba młotem udarowym popierniczać, a nie koparką. Żeby ziemię ruszyć, bo jak ona mocno zamarznie, to jest twarda i tylko byś sprzęt poniszczył. No, mój kumpel ma żwirownię, to on tam sezon trwa cały czas, bo jak przychodzą mrozy, to jedzie sobie na głębszy wykop, to tam nigdy mu praktycznie nie zamarznie. A no można i w ten sposób. Jeżeli wiesz jak ogarnąć ten temat, no to można właśnie w ten sposób. Tak, i lecą cały ten... Tak, Cały no. jak? Cały rok. Jak mogą, to polecą. O, poszedł No. autozapis, bo mnie ładnie zajebiście ścięło, a ja się A tego nie, pilnowałem, nie. żeby nie wybić orła na tym wyjeździe i nie przywalić o drzewo. A Bo mleko niewiele też do brakło. dowiezienia? Spoko. I Mleko niewiele będzie wchodził, brakło. to też pamiętaj o soi production. Jak Aha, będziesz że tam tam mleko soję, to ogarnął. muszę Volvo wziąć, bo zostało tam przy tym, przy centrum logistycznym, tam gdzie są te na owoce. Ale nie, ja właśnie, bo czerwonym to ja jeżdżę, bo sobie tutaj do cukrowni przywiozę i soję przywiozę do soja Aha, to production, zgarnąłeś ale... czerwonego. Dobra, to ja sobie czarnego wezmę. Spoko, ale mówię też o tym, żebyś mleko ogarnął. O, chyba ci się wciąż. Mleko trzeba ogarnąć na ten. Jak No będziesz ja tam jadę, mleko jechałem woził. za tobą praktycznie. No. No kurde, patrz, no cholerny ruch AI. Wjechał we mnie, centralnie we mnie wjechał z boku. No, wymuszają tragicznie, że... Znaczy wiesz, no ja mówię, że gdyby nie kwestia realizmu, który chciałbym no, na tym dedyku w miarę możliwości Znaczy nie to, że zachować. kwestia realizmu, tylko kwestia pustej mapy. O... Bardziej chyba, co? Tak, owszem. W sumie masz Bo rację, naprawdę... pustej mapy, bo tutaj chodzi o to, żeby ta mapa była po prostu więcej życia miała w sobie. Tak. Bo i tak w porównaniu do Maverick Multifluid, którego sam polecałem Jorgowi, to doszedłem do wniosku, że tu jednak na tej mapie jest więcej widzę życia. No, Więcej bo się życia coś tutaj kręci, widzę. czy coś, to
Zawsze coś się. Tak, no właśnie, no i to o to właśnie chodzi, że ja jednak tutaj widzę trochę więcej tego życia niż na Mavericku, bo tam na Mavericku, owszem, mapa fajna, ale bardziej chyba nastawiona na rolnictwo jako takie, pod kątem rozmieszczenia jakby fabryk. Nie masz tak jak tu, że masz centrum industrialne, gdzie te wszystkie fabryki są jakby w jednym miejscu, tylko na Mavericku masz to wszystko rozsiane po rogach mapy. I tam w porównaniu do tutaj, bo tutaj na przykład mam te fabryki, to mogę z jednej do drugiej podjechać i mam blisko, w wypadku niektórych fabryk, a tam było tak, że nieraz musiałem pół mapy przejechać, żeby z jednej fabryki do drugiej się dostać. No i tutaj z produktami łatwiej jest o wiele. Z jednej fabryki do drugiej to jest bliżej, jakby jak tak na centralnej środku masz fabryki. Tak, no tu jest właśnie lepiej, że one są jakby w centralnej części mapy. No wyjątkiem jest chyba tylko fabryka Jacka Danielsa, która została tam ukryta. Ja będę ją też nazwał bimbrownią, dość prostej przyczyny, ze względu na to, że moi drodzy widzowie, widziałem kiedyś takiego moda, nie wiem czy do 17 już, czy jeszcze do 15, który był modem na produkcję bimbru. I budynek wyglądał, wypisz, wymaluj jak Jack Daniels, tylko nie miał tych luk od lobu od Jacka Danielsa i przyjmował produkty na paletach, ale na takich paletach jak na przykład te palety, co masz do włożenia sadzonek. I trzeba było używać ładowacza czołowego, żeby ładować albo autoloadem. No, fajne też, fajne. Bo to była taka fabryka, wiesz, typowo placable takie. Do No postawienia, zaraz jak masz pójdę. Tylko że ja zauważyłem, że jak używasz skryptu, nie wiem czy na lokalu też tak się działo, bo już nie pamiętam, ale wiem, że na dedyku miałem taki przypał, Ups. że jak używałem autoloada i zbierałem z fabryk palety, to skrypty się zawieszały do restartu serwera. No, Czyli raz aha. mogłeś odebrać paletę, ale żeby Nie? potem produkcja ruszyła, musiałeś zresetować cały serwer. A, no to Nie tam. wiem, tam coś musiało być przekopane, dlatego tutaj dobrze, że tutaj ta mapa jest tak zrobiona, że my tu mamy, wprawdzie musimy używać dedykowanych przyczep, tak? Które mają odpowiedni zestaw triggerów, ale działa to tutaj o wiele lepiej. A pomyśl, jakbyśmy musieli tutaj brać wózek widłowy do każdej fabryki. Albo targać go na lawecie, tylko po to, żeby zdjąć paletę obok triggera i załadować ją autoloadem. No to by było trochę bez sensu. To by było trochę bez No. sensu. Przynajmniej dla mnie, żeby wiesz, nie zawiesić skryptu fabryki. No i pracochłonne, no to kurde, kiedy by się to znudziło No już. Oj, o to zawiło. właśnie chodzi. A ja, moi drodzy, jestem właśnie w tym miejscu na fabryce, gdzie ostatnio przywiozłem tutaj warzywka. Teraz przyjechałem tu z paletami. Tutaj są dwa rodzaje. Czekajcie, co tu jest? Tu jest lettuce, No i owocowa. Sałatka lettuce. warzywna i owocowa. A tak, ale tu akurat jest warzywna tylko, bo tu masz lettuce, masz onion, masz carrots. A, mówisz o. Tak, ja jestem tutaj, bo tu ostatnio przywiozłem wszystkie te po 200 tysięcy litrów. Teraz przywiozłem tu palety. I plan jest taki, żeby tu jeszcze przywieźć wodę, bo tu wody nie ma. No, spoko, spoko, nie ma problemu. Taki jest plan, bo tu wody nie ma, moi drodzy. A nie, tu woda jest. To może ja pomyliłem fabryki, słuchajcie. Bo No tak tam jeszcze obok, no. też mogłem polamić, no co poradzić. Ale No to generalnie do mniej tej roboty. fabryki chciałem się dostać dzisiaj na odcinku, moi drodzy. Bo chciałem tą fabrykę uruchomić, bo już miałem prawie wszystkie składniki, brakowało chyba tylko palet i można by było wody tu dolać i byłoby ok. No tak myślę, bo to też tak do pełna, żebyśmy tutaj fabryki napełnili, to i tak nie mamy na tyle produktów, tak? Żeby te fabryki wszystkie tam od razu uruchomić. A w sumie jak jestem tutaj na pustaka, zajrzę do fabryki lodów przy okazji. Odbierz. O, właśnie o tym pomyślałem, żeby podjechać tam, odebrać do centrum logistycznego, to zawieźć, Tak, i żeby nie robić pojadam. pustych przebiegów, bo jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział z tych tak zwanych YouTuberów,
nazwijmy to trakowych, trakerskich, zwał jak zwał, jeżeli ciężarówka jeździ na pustaka, to nie zarabia, więc generalnie rzecz biorąc też bym chciał uniknąć jazdy, jak to mówią, bez naczepy, tak? Bez pełnej naczepy, żeby jednak wozić. Poza tym, moi drodzy, i tak będziemy musieli za jakiś czas podjechać tą ciężarówką do wspomnianej wcześniej. A nie, nie wspomnianej. Dobra, to moja wina, walnąłem się teraz. Do po prostu, żeby go natankować, tak? Bo wprawdzie pół baku jeszcze zostało, no ale warto by było natankować naszą ciężarówkę, co by nam na drodze nie tegowała, tym bardziej, że my mamy paliwo za darmo. No praktycznie. Więc po grzeba mam jechać na truck stop, żeby się tam natankować, czy też żeby jechać na inne miejsce na mapie, żeby się natankować paliwem, jeżeli mogę to zrobić za darmo z własnego magazynu z paliwem. Albo żebyś ty musiał mi tutaj polonezem lub maluchem przytargać przyczepę z paliwem. Też byłoby trochę bez sensu. No, Polka dostałem w ogóle. Ty, to może go pokażemy widzom, bo ja nie wiem, czy on na poprzednim odcinku już był. Nie, nie był, bo pomiędzy odcinkami mi gdzie zostawiłeś Poldasa? A gdzie ja będziesz tak... za chwilę tym? Będziesz pod centrum logistycznym? No ja będę tam za chwilę jechał, tylko tutaj teraz lecę od drugiej strony w sumie, bo ja sobie tu nakręciłem. Mogłem pojechać prosto i byłbym szybciej, ale... To znasz moje powiedzenie, każdy jedzie swoimi drogami. A. I pewnie oglądając odcinki u Jorga też to zauważyłeś, że ja jeździłem po swojemu. No. Więc to też tak, czy na moim kanale, czy tego. Chodzi o to, co jeździłem na mapie u Jorga, bo ja jeździłem akurat po swojemu, jak jeszcze on też na 17 aktywnie grał, bo teraz to już tak tylko w sumie w naszym teamie od czasu do czasu się pojawi. A. Jak go zaprosimy na odcinek, czy jak... po prostu wpadnie, żeby pograć. Chociaż też to robi dość rzadko, no bo on tak bardziej chyba jednak na 19 już się pomału przyzwyczaił jakby do samej 19, bo no zauważyłem u niego w każdym razie, że no, dla niego granie w 19 nie jest takim problemem jak dla mnie, tak? No i tutaj u mnie dla problem... mnie też granie w 19 nie jest problemem, przecież nowa wersja. Fajnie. No właśnie dla mnie, ja jakoś, powiem ci, w moim przypadku problem do 19 jest taki, że ja miałem to samo z 17, czyli brakiem powodu przesiadki z 15 do 17. Moim powodem przesiadki do 17 było to, że ja nie mogłem, słuchaj, normalnie sobie, pojechałem w drugą stronę, no zajebiście. Dobra, to ja tutaj zaraz nakręcę, słuchajcie, moi drodzy, znowu polamiłem. Pomyliłem po prostu trasę. Ja tu nie przyjadę? A nie. Nie? Dobra. Dobra, nie było. Ja myślałem, że się nie złamie, ale... No wiesz, jakbyś jeździł tymi zestawami, które jeździł Marek, którymi jeździł Marek z Jorgiem... Nie, to bym się to... w Soja Production nie włamał przecież tam z tyłu. Tam to ty... nawet byś nie wjechał, nie tyle co nie wyłamał, to byś się w ogóle tam nie wjechał, bo tam jest za ciasno. No ale tutaj na większości fabryk to musiałby się rozpinać te przyczepy, bo nie byłoby rady. Jak oni tam jeździli naczepami z wózkami doli, no to generalnie rzecz biorąc, no co tu dużo mówić, nie? To tu uderzyłem przy mijaniu ciebie. Niestety jak się gra na klawiaturze, to czułość jest bardzo... Dlatego ja pulsacyjnie naciskam klawiaturę. Ja już się tak nauczyłem przy skręcaniu. Ja wciskam pulsacyjnie klawiaturę, ale to też trzeba nie do oporu, nie jak debilna małpa walić w klawiaturę, jakbyś młotem walił, tylko trzeba delikatnie, przynajmniej w wypadku tej mojej klawiatury, która jest tak cholernie czuła, że jak ja się przesiadłem z mojej na obecną, z mojej przedniej, którą zdążyłem zajeździć, zależnie od tego, jak to brzmi. Dobra, ja sobie tu podjadę, zgaszę na chwilę silnik w moim wywiaczu. I moi drodzy, mamy tutaj nowy nabytek, który pojawił się na naszej gospodarce, którego dostał Wiktor ode mnie. Jest to zmodyfikowana wersja Poloneza V1, Poloneza Karo. Moi drodzy, ten Polonezik wygląda właśnie mniej więcej tak, jak go widzicie w środku. Tutaj jak sobie włączę silnik i zapalę światełka, tak widzicie, zegary są podświetlone.
Od kamery zewnętrznej, moi drodzy, mamy tutaj oczywiście, jak widzicie, trzy rodzaje świateł. No wiadomo, kierunkowskazy też są, ale to już nie muszę pokazywać, bo to jest tak oczywiste jak budowa cepa tego poloneza. Tak. To wejdź jeszcze raz, Wiktor, do tego poloneza. Jeszcze raz? Tak, wejdź do niego. Dobra. Jak widzicie, moi drodzy, mod pasażera też jest. Swoją też jest, drogą, tak. Ten polonez, ja nie wiem, czy on nigdzie się oficjalnie na stronach z modami nie pojawił, ale z tego co wiem, to chyba pierwsza wersja tego poloneza pojawiła się jeszcze do 15. Bo widząc, a przynajmniej sam ten skrypt na mod pasażera pojawił się jak do 15, bo ten hopek, który koło mnie siedzi, ja to zresztą pokażę teraz, moi drodzy widzowie, na kamerze wewnętrznej, to jest hopek wypisz, wymaluj z 15. Z farminga 15. Ten hopek. Ta postać no, tego no. farmera, ona jest wypisz, wymaluj z 15, ale to jest, ja nie wiem czy z 15, czy nawet jeszcze nie z 13, ale do tego to by się musiał Jorgu wypowiedzieć, bo to on będzie wiedział dokładniej. Bo wiem, że do 13 było naprawdę sporo takich fajnych modów. O, widzę, że lusterka masz zresetowane. Dobra, to ja ci od razu ustawię, chyba żebyś w ogóle resetowany był. Tak, żebyś w ogóle cokolwiek w nim widział, bo powiem ci szczerze, że ustawienie domyślne lusterek jest tragiczne w tych pojazdach. Ale niestety się resetuje w większości maszyn, jeżeli zresetujesz. I tutaj jak widzicie, moi drodzy, lewe lusterko, lewy przycisk myszy, prawe lusterko, prawy przycisk myszy. Można sobie je tam odpowiednio ustawić jakoś tak, żeby było cokolwiek widać. No, środkowe lusterko to oba przyciski myszy. Dla was, moi drodzy widzowie, od razu wam mówię, wciskacie po prostu oba klawisze, lewy i prawy, i ruszacie myszką, tak jakby się poruszali po prostu kursorem od myszki, tak się reguluje lusterka. Tu jeszcze powinna być regulacja kamery, ale ona, powiedzmy, że regulować? Jest minimalna, tak? Jest minimalna ze względu na to, że ja tutaj wprowadziłem też ograniczenia ustawień kamery, bo ten mod jest przeze mnie zedytowany. Wynikało to z tego, że po prostu kamery, po prostu kamera wewnętrzna wychodziła poza pojazd, tak? Jak szybko jechało, to był taki bóg. Ja wam teraz pokażę tego malucha, tego poloneza oczywiście w sklepie, a ty możesz sobie go zgarnąć. No to czekaj, bo ty opcji nie pokazałeś. Tak, otwórz te drzwi, otwórz te drzwi. Czekaj, o. No to pod tymi keypadami to wszystko jest. Tutaj z tyłu będzie kiedyś, takie głośniki będą dawy, to jak pod imprezę podjadę. Czekaj, 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 bo nie wiem, czy ja nie mam włączonego moda na szybkie bieganie. A tak, no jak widzicie, no ale tutaj jest niestety aktualnie jest tak zabudowany, bo tutaj tak tekstury niestety wyglądają jak wyglądają. No niestety, ale tu kiedyś nie, będzie można takie rady. Można powiedzieć, że ty tam pewnie jakiś nielegalny skład, jakieś wińsko albo coś wozisz, żeby kontrola drogowa tego nie sprawdziła. Nie, ja tu z kontrolą drogową to już dogadanie. Nie. Tylko że gorsi to są ci zieloni, bo zawsze jak siedzi tak nisko, tak o, to zawsze mnie zatrzymują. Ale to krokodyle to łapią tylko tych, łapią tylko ciężarówki, tu nie masz tacho. To oni się do ciebie nie przypieprzą, bo to jest osobówka. No krokodyle wiem, no, ale tylko jakbyś Volvem jeździł, to krokodyle no się do tego przywalą. A tak ale krokodyle nic do tego nie mają. No to też ci zieloni mogą zatrzymać zawsze. Ja to no, zrobię, ale nie, oni są jestem. Głównie do transportów tych. W wypadku. Na z ciężkich, tego, ale to tak, wiem. Ciężkich. Wiem. Ciężki i jakbyś na przykład miał samochód służbowy, to tak, to faktycznie. Mhm. To wtedy nie, mogliby drogą się przypierdolić, ale w wypadku. Tak. W wypadku tego, w wypadku pojazdów osobowych, to raczej od tego jest policja, policja lub straż miejska, tak? Mhm. Ja nie wiem, no, jak oni tam mają. Strzała. Jakie oni mają tam. Tak, no pali od strzała, silnik dość fajnie chodzi. Jak widzicie na warszawskich rejestracjach, tak samo jak nasze maluchy. Oczywiście wiadomo, made in Poland. A teraz wam pokażę, moi drodzy, w sklepie, jak ten nasz polonezik wygląda. Za ile można go u nas kupić w naszym sklepie, za ile nam go sklep sprzedaje i jakie opcje on posiada. W sumie tych opcji nie ma dużo, poza tym co już pokazaliśmy. Bo jak widzicie, no to tutaj mamy. A właśnie, prędkość maksymalna to jest chyba 140 km na godzinę, jeśli dobrze kojarzę. 153.
153. No dobra, to 153. Hmm. Bo ja tak patrzyłem na oko, wiesz, po skryptach z tego, co pamiętam, nie? Mhm. I teraz tak jak widzicie, tutaj macie informację, ile płacimy na niego za dobę, ile on ma mocy. Notabene jest to taki sam silnik jak w maluchu w wersji turbo, czyli to jest po prostu ten 80-konny, tylko że ja tam trochę pozmieniałem przy parametrach, bo też grzebałem, szukałem właśnie do 1.6, informacji o 1.6 i tam niby zacząłem coś grzebać przy silniku, ale temat utknął po prostu w martwym punkcie i zostawiłem domyślne skrypty. Ale generalnie rzecz biorąc powinien być to 1.6, jeśli chodzi o moc silnika. Tam powinna być właśnie taka 1500, bo tutaj widzicie, macie... tak, o, on ma 59 koni mechanicznych, 80 koni mechanicznych i 59 kW, jeśli chodzi o moc. No, no. I tutaj macie, widzicie, 150 km na godzinę, niby pisze według sklepu. No i oczywiście 45 litrów zbiornika paliwa. Także tak ten polonezik wygląda. Możemy sobie zmienić kolor. Oczywiście tutaj są jakieś kolory, które możemy sobie wybrać z podstawowej palety. Tych kolorów jest kilka. Można kupić nowego poloneza, no ale my nie potrzebujemy, bo już jednego mamy. No i cena podstawowa, no to jest 2000 euro. To także to wystarczy skosić fragment pola, zawieźć do skupu i już macie na poloneza. Tak można powiedzieć w wolnym tłumaczeniu. Chociaż w sumie tutaj jakby popatrzeć, to maluch jest jeszcze tańszy, bo kosztuje niecałe 1000 euro w podstawowej wersji. No, bo mniej blachy na malucha poszło to. No tak, no ale wiesz, powiem ci, że tutaj po wpakowaniu mocniejszego silnika i kolorów ten maluch jest droższy od poloneza. Jak zmienisz jeszcze mu kolory, go przemalujesz. I słuchaj, dołożenie silnika mocniejszego w maluchu, to ja właśnie w tym momencie wam, moi drodzy widzowie, pokazuję w sklepie, to już jest 2400 euro w sumie, łącznie z samym zakupem malucha. Bo 1500 kosztuje silnik. Z poloneza do wpakowania do niego. Podpisany u mnie jako turbo czy coś tam. Ale mniejsza z tym. Dobra, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o tego poloneza. Linka oczywiście do poloneza wam nie dam, ponieważ jest to mod edytowany przez nas. Ale jak go poszukacie, poloneza Karo 1.6 CDI czy GLI, to, moi drodzy, na GLI. GLI, to znajdziecie go gdzieś do pobrania w oryginalnej wersji. Ja mogę wam ewentualnie kiedyś, jak nie zapomnę, podrzucić instrukcję, jak przerobić kamerę wewnętrzną, żeby działała poprawnie, a resztę to tam sobie już ogarniecie sami. O właśnie, a jak kamerę zewnętrzną czy wewnętrzną naprawiałeś, to gdzie naprawiałeś? W jakichś skryptach? Czy... Tak, to jest w plikach XML, masz takie linijkę, szukasz takiego paragrafu, co się nazywa, że powiem paragraf, no taki fragment kodu, gdzie pisze cameras i tam masz kamera player 1 i kamera player 2 i kamerę player 2, tam trzeba pododawać kilka parametrów, kilka pozmieniać, ogólnie całą linijkę pozmieniałem, bo to skopiowałem z tego Volvo, którym jeździmy, którym gramy i tu są kamery w porządku i to w sumie poprawiło cały problem, tak? Bo tam po prostu problem polega na tym, że w większości modyfikacji, ja to mówiłem na poprzednim odcinku, ile dobrze kojarzę, problem polega na tym, że te modyfikacje jakby nie chce się twórcom chyba definiować pewnych zmiennych, które blokują tą kamerę. No. I znowu siebie słyszałem. Co ty tam porobiłeś? Nic. No to nie wiem. To może dlatego, że może głośniej coś powiedziałem albo coś. A teraz zmniejszyłem, to nie powinno. Gdzie jestem? A ty, ale jaja, dobra. Ja się właśnie teraz rozładowuję lodami. Nie, bo wiesz, co mnie ciekawi, bo jak powiedziałem o tej półce tam grającej i te, może się pobawię z tym polonezem, może trochę. Półkę grającą. Powiem ci, że to nie głupi pomysł, żeby wstawić głośniki tego dużego Fiata, co ja znalazłem, tylko że on miał jakieś inne problemy, nie powiem ci teraz jakie, ale jeszcze nie wiem, jak je naprawić, więc olałem sprawę z tym
A, wiem o co chodzi. On miał problem taki, że on lagował, przycinał ten duży Fiat. Bo jakby Tak. nie przycinał, to ja To bym byśmy go go wykorzystał. mieli. Tak, to byś miał zamiast Poloneza dużego Fiata, słuchaj. No, Dużego Fiata ale... byś miał i tam w dużym Fiacie, słuchaj, tam by właśnie były głośniki. Z tyłu była, jak masz za tylnią kanapą, masz tą półkę, to tam były dwa głośniki stereo. Tak. No mówię, ja już lekką przygodę miałem z... Kombinowałem już. Agregat chyba robiłem. Kombinowałem już trochę. To więc może coś mi się uda ukręcić. Znaczy wiesz co, ja to bym chciał zrobić jedną rzecz. Jak masz te naczepy For Farmers, to chciałbym wrzucić logo serwera dedykowanego na to. Na To plandeki. białym. Białe. Tak, na tych białych właśnie. I na czerwonych, na tych wywrotkach też. Żeby wrzucić logo serwera tego. Logo serwera Dedyka. dedykowanego naszego. Te, które mam z HF-a logo, żeby je wrzucić po prostu, żeby ono z Wiem, boku było, nie? Żeby było wiadomo, że to jest mod, który jest przez nas edytowany, nie? teraz będę miał, że miał więcej czasu, Ja bo ci ja mogę tylko do grafiki szkoły tego chodzę loga tylko. wysłać w razie co, jakby co. Jakbyś No, chciał się ale bawić, bo ja... ja to wszystko mam w tych PSD-kach. To ci Tak. mogę wysłać Ja grafiki w razie co. kontrolnie sobie, wiesz, skopiuję sobie, czy ściągnę jeszcze raz tego, właśnie tego Poltka i będę tam grzebał, żeby, wiesz... Ja do Poltka też miałem kilka pomysłów, ale ja na razie jestem za cienki w uszach, Znaczy Poltka, szerszenia. O, bym żeby chciał tak samo robić. jak szerszenia pomalować A z właśnie ja grafiki też o tym tutaj. myślałem, też o tym myślałem, wyobraź sobie. Czytasz w mojej głowie chyba. Nie, ja Dobra, to lubię ja jadę, seriale. moi drodzy, teraz na główną, tylko A, oczywiście, co za czerwoną ci sierota już jedzie. oddaję, bo już nie będę korzystał, wiesz? To Bo zostaw go już na sobie. głównej, to jak sobie go zgarnę, to przyjadę tam z soją do Tak. tej Soja Productions. A, ja już ogarnąłem też to. Też to ogarnąłeś, dobra. Tak, to akurat nie. A chciałeś ogarnąć? Tak, jak chcesz ogarnąć, to możesz paliwo zawieźć, bo akurat nie się tankuje do beczki. Aha, bo wziąłeś z tego JCB-ka. Dobra, to ja się też Tak, JCB-kiem wam dużego. przejadę. Dobra, nie ma problemu. A, pod sklep, dobra. Ale w sumie wiesz co, zrobię tak. Ja porzucę na głównej, tylko rzeczywiście pojechałem na prosto. Dobra, to potem wezmę to. Najpierw, moi drodzy, pojedziemy w takim razie do zwierząt. Tam porzucę na chwilę naczepę i bo nie chcę jechać samym koniem. Porzucę naczepę i przepnę się pod beczkę i wezmę mleko, moi drodzy. No. Wezmę mleko, myślę, że tak. Weźmiemy dwie beczki mleka, moi drodzy. Jedną sprzedamy bezpośrednio, a drugą zawieziemy do fabryki. I trochę kasy nam przy okazji przy tym wpadnie. Tam do śmietany i tych. Gdzie to śmietan? Aha, tam gdzie się robi te, na biały, do fabryki na biału. O tym No, ale myślisz, ty tak? chciałeś gdzieś mleko dawać jeszcze? Mleko leci do fabryki na biału i mleko leci też do Lodów. fabryki lodów, tak. Do fabryki lodów No leci. to nie wiem, czy gdzie tam będziesz woził, ale... No na razie, to dobra, to w sumie mogę nawet trzy kursy zrobić, mi to nie robi, słuchaj. No ale z fabryki mleka, z tej Soja Production też trzeba odebrać, bo nie wiem, czy wyrobi. Jak teraz byśmy nie odebrali, to nie wiem, czy wyrobi na cały dzień. Wiesz, o co chodzi? Wiem, Bo wiem. tam też mleko do odebrania jest. Dobra, Czy nawet słuchaj, to zostawisz co tak gdzie z żarówkę, to... odbieraniem Soja Production, to tam nie ma problemu, bo to tam dużo się nie produkuje z tego, jakby nie patrzeć. No właśnie, ta Soja Production to taka trochę Znaczy wiesz, bo to fabryka. jest taka, ja bym powiedział, że to Nightcop rzucił pewnie, bo mu się fabryka spodobała i zapomniał ją przerobić, żeby była o podobnych wielkościach jak te pozostałe. No, bo A ta malutka jest fabryka bardzo, to tak pochodzi. samo jak A jakby tą była fabrykę ten. po raz pierwszy widziałem na Don Diego. Don Diego Map LS17, nie wiem czy kojarzysz. Grażę. Grałeś w to? Nie, no. Miałem słaby komputer, wiesz, przed tym. Jak grałem na 17, to miałem słaby komputer i takie większe mapy to nie dziorgą. Znaczy ta mapa to, powiem ci, w porównaniu do Mavericka to był maluszek. Tak, ale nie Jeśli ma być chciało iść szczerym. takie, wiesz, takie skomplikowane. Słuchaj, wiesz co, nie musisz mi tego mówić w sumie, bo wiesz co, ja ci powiem
mój komputer też nie jest jakiś najwyższych lotów. Jak ja mam tu, czekaj, i piątkę czwartej generacji, grafikę mam RX 560 w tym momencie, a wcześniej miałem R7. R7 250, a poprzednio to miałem Intela HD 4000, żeby było śmieszne. O Jezu, zawała mam. Co tu napisali? Gdzie jest? A dobra, tu jest beczka na mleko, dobra. Co oni tu napisali? Opuść siewnik do drzew. No bo sadzarkę. Pewnie, no bo pewnie nie opuściłeś. Nie. Nie siewnik, ludzie. Sadzarkę. A właśnie ja mam dziwne, bo u mnie się te komunikaty nie zawsze pojawiają w ogóle. Jeśli chodzi o te komunikaty błędów. Ale nie wiem, czy to od tego serwera zależy, czy to nie wiem właśnie. Bo ja się zastanawiam, czy to czasem nie jest jakaś modyfikacja, która jest z modyfikacji, to nie wyłącza czasem, bo tylko nie wiem właśnie która i to jest to. Może Fachman od Farminga nam podpowie, jak będzie oglądał odcinek. Także Jorgu, jak oglądasz, to daj znać. Może coś jeszcze mu te komunikaty na zielonym pasku, jedne się pojawiają, inne nie na dedyku. Mimo tego, że jesteśmy jako admini zalogowani, więc to też jest trochę dziwne. No nie wiem, ja przypuszczam, że pewnie chodzi o synchronizację, ale właśnie. Z drugiej strony, co ona ma właśnie, do tego, tak? Co do admina, to awansowałem. Dostałem znaczy, wszystkie. No, tak naprawdę to ty to dostałeś dlatego, że ja nie zawsze mam czas, żeby wbić. Jak na przykład, nie wiem, zacznę coś robić, jakieś prace serwisowe na nocce, siedzę sobie u siebie na chacie, zaczynam jakieś robić prace serwisowe, potem się zdrzemnę, bo mam wolne, no to wiadomo, nie? Bym dużo nie podziorgał pomiędzy odcinkami, jakbym nie miał admina. No tak, właśnie, to wiem. Lecz, no właśnie, no musiałbyś mieć kogoś, kto by ci kupował te palety. A tak, to teraz możesz sobie podjechać ciężarówką jak panisko, bierę kurde całą kopa tych palet i no te drzewka tam sypie. Dobra, nie sypie i no sadzi, ale dobra. Niezależnie od tego, jak to zabrzmiało. No. Ale ci powiem. O, jak to Volvo się umarasiło. Szkoda, że tego nie widzisz teraz. Umarasiło. A którym ty je widzisz? Białym? Białym. Obejrzyj się, jak się umarasiło. Ale stoję pod zbiornikiem na mleko. Na mleko, tam zawsze. Tam dosłownie tutaj na tym placu to zawsze. Tak, bo tu jest taka ziemia, to jest taki żwirek. Jest taki żwirek i to dlatego tak się szybko... To się sprzęt szybko marasi. Wszystko przez ten żwirek, bo tu jest taka. To jest taka ziemia. Coś pomiędzy ziemią a takim żwirkiem, takie mieszane takie. Bo to jest takie lekko i no utwardzone. No. No i wtedy się tak kiełbasi bardzo. No, wtedy się marasi, no niestety. Potem trzeba myć maszyny. No. Tutaj, moi drodzy, też zostały zwierzęta ogarnięte. Jeszcze tylko zobaczymy sobie w ogóle statystyki zwierząt, bo tego też wam dzisiaj nie pokazałem. O, skleroza, bo to zawsze jest tak, że moje odcinki to są zawsze na spontanie, więc... No, wiadomo. Tu by trzeba było jeszcze... A to nie, dobra, to poczekamy do wieczora i trzeba będzie świnki zredukować poniżej stówki. No. Ale to dopiero do wieczora, bo dopiero jest... którą my tam mamy, a jest tylko 101 świń, to nie będę z jedną albo dwoma świniami jechał, bo to jest bez sensu, szkoda paliwa. Poza tym, jak widzicie, no moi drodzy, dalej pada śnieg, trochę to śmieszne z tym śniegiem, bo on tylko pada, a tak naprawdę nic nie zostaje i to tak, ja wiem. Czy to gratis? No trochę do kitu, bo powinny się zostawiać. No musiałbym tu mieć moda na sezony, żeby to się ogarnęło, ale... Nie. Ale nie, ja moda na sezony nie cierpię. Między innymi przez problemy ze zwierzętami. Nie zastosuję tej modyfikacji i nie ma na to co nawet liczyć.
testowałem na innej mapie i nie byłem zadowolony z moda na sezony, więc Tak. generalnie rzecz biorąc, moda na sezony, moi drodzy widzowie, na tej mapie i na tym detyku nie spotkacie. Nie ma Ja takiego. też u wujka, bo ona o tym mówiła, o tej sprawie z sezonami i mapie. To więc Tak, tak, na no z 17. tymi sezonami no to jest przekichana sprawa. Po prostu tutaj nie da się jakby tego tematu ogarnąć inaczej. Ogarnąć. Ty, po co ty kupujesz paliwo? Kupuję? Tak, bo tu jest trigger na kupowanie paliwa. Ale te... Jakim prawem? Aha, bo to nie ta by... Nie ten bin, człowieku. Kupujesz paliwo, pogrzywa, wydajesz kasę na paliwo, jak paliwo czas fabryki przywieźć. Ale żem te... Polamiłeś i to nieźle. Dużo naleciało? Wiesz co, nie wiem, bo nie sprawdziłem. Podam te, mi te powiadomienia nie przychodzą. Łe, no to polamione. A właśnie, moi drodzy, niestety się okazało, że my nie mamy licencji na cały serwer, tylko licencję ja dostałem na lamienie. To teraz Wiktor musi się o swoją postarać, jak będzie znowu torgu. Chociaż podejrzewam, że będzie miał pekę, jak zobaczy ten odcinek, no ale... A przynajmniej odsłucha ten odcinek, to może będzie miał chociaż trochę beki. To może zasłużysz na licencję u niego. Może zasłużysz. No nie wiem, wiesz, ja tak sobie żartuję, ale generalnie rzecz biorąc to śmiesznie wyszło. Tak. No to ile mamy kasy, no to pół biedy, ale jakbyśmy mieli, nie wiem, kilka tysięcy, no, to za tankowanie beczki byśmy tyle zapłacili, że ja nie wiem, czy nam coś zostało na przysłowiowe waciki od Bohuna. No. Bo ja mówię przysłowiowe od Bohuna, bo to on najczęściej wspomina o tych wacikach, dlatego tak. Tego właśnie, tak bo kiedyś się waciki kupowało, coś tam się z nimi robiło, nie wiem nawet po co. To znaczy, tam nauczyciel coś wspominał kiedyś, bo mam takiego fajnego, co nas uczy. Znaczy z tymi wacikami, słuchaj, to chodziło o te, o higienę, wiadomo, miejsc tam u kobiety, ale nie będę o tym mówił, bo to wiadomo, dzieci też mogą oglądać ten odcinek, tak. Więc to też tak. Jeszcze są za młode, żeby niektóre dzieci, żeby tłumaczyć zawiłości tego typu rzeczy. Ja sam nie mam z tego zbyt dużego doświadczenia i generalnie dobrze mi z tym, tak bym to skomentował. Ale generalnie rzecz biorąc nie chciałbym młodych główek już takimi problemami zarzucać. Interesowywać. O, a to też może być. Ale ta. Powiem ci, nawet zgrabnie ten las idzie. W taki sposób, co teraz opracowałem, to lepszy. Tak, a wiesz co ci doradzę, żeby było szybciej? Jak będziesz wycinał te pniaki, to od razu leć z tym zasadzaniem drzewek. Nie. Wytniesz pniaki, a potem tylko zaraz po tym, wiesz. Znaczy, a może faktycznie głupie, bo tam te drzewka są w takich, te pniaki są w głupich miejscach momentami i pytanie, czy tego. Czy to w ogóle wyglądałoby jakoś, wiesz, sensownie. A z drugiej strony... Sadzenie, powiem ci tak, sadzenie drzewek od linijki też jest bez sensu, powiem ci szczerze. Tak. No ale powiedz mi, bo jak wytnę parę drzew, skarczuję pnie, zasadzę, no i potem za 3 dni te drzewa już będą w takim stanie, że będą nieprzyjazne, no i będę musiał wycinać tamte, to wiesz, to będzie uciążliwe trochę. Tak, dokładnie. Dlatego mi się też tak wydaje, że to trochę bez sensu, żeby te pniaki najpierw wyciąć, a potem to ogarnąć. Szkoda tylko, że nie da się tego zrobić szybciej. Ale wiesz co, ja znalazłem przez przypadek takiego buga, tylko nie wiem, czy to jest wina tego, że my mamy tą fruwającą kamerę, czy to nie jest od tego, ale prawdopodobnie o to chodzi, że wiesz, że można nawet, jak masz piłę, dostać się pod mapę i ścinać drzewo pod mapą, a potem je tylko ręcznie wyjąć. Jeśli chodzi o te korzenie. Da się tak zrobić, ale nie wiem, czy na tej mapie, czy na tej na poprzedniej, bo mi to się udało na poprzedniej do tej pory zrobić. Ten numer. Dobra, paliwem uzupełniłem, mówisz, że tu resztę przywiozłeś, to ja sobie to
te paliwo może wywiozę do... O co jest? Ty, ja się nie mogę teraz ruszyć w ogóle. O, czekaj. Kurczę, z tą kamerką jest lipa odpalania piły. A czemu mi w ogóle tego drzewa nie chce zaśpiąć, co jest? A nie, dobra, tutaj tnę. Ale to zawsze możesz tym odpalić tą kamerkę. No i super. Ty, coś, nie, no, mnie tu coś mnie tu zablokowało. Aha! Coś mnie zaintrygował tym sposobem, ale nie da rady. Widać, że tu się nie da. Właśnie na Don Diego mi się udało ten numer raz odwalić. Albo na Mavericku, już teraz nie pamiętam. Ale jakby mi się to udało na Mavericku, to tu by się dało to powtórzyć, więc to też trochę bez sensu brzmi. Chyba, że nie umiem. A tego to już nie wiem. Nie wiem nigdy takiej kombinacji. Słuchaj, Wiktor, tapnij się do JCB-ka, może tobie się uda wyjechać. Bo ja się zawiesiłem na czepią na beczce. Do tego JCB-ka tutaj, gdzie ja jestem. Może tobie się uda wyjechać stąd. A, bo ja skasiłem go. Bo się zawiesiłem na teksturach. I nie mogę się stąd ruszyć. A to jest myk. A nie chcę resetować, bo by szkoda paliwa. No. Bardziej jak za nie zapłaciłeś. O Jezus. Nie no, żartuję. Ale nie, może uda ci się stąd jakoś... Ja to wyjmę. Może ci się jakoś uda. Czy w sumie ja ci mogę tego JCB-ka dać z powrotem? Możesz go wziąć, bo ja już nie będę nim jeździł. No. Chociaż ja chciałem jeszcze pojechać do tego i zawieźć tam do Kol też paliwo, to co zostało tutaj. Jeszcze to chciałem tam wywieźć, ale... O, a tam na to nie wpadłem, słuchaj. Ale wiesz, że w realu byś tego numeru nie odwalił? Młody. Real, a farming, to dlatego w farminga gram. Tak, tu można lamić na całego. Tak. A w realu kosztowałoby cię to nie tyle co pieniądze, co jeszcze nawet może i życie. Tak. Nie, życie może nie. Nie, w realu jakbyś tak, wiesz, leciutko podjechał od tyłu i tak wziął ją. Właśnie, wiesz, ja tutaj tyłem wjechałem, bo mi się nie chciało tam kręcić, to sobie tu tyłem wjechałem. Pełno jest, tak? Pełno jest, bo już nie tankuje paliwa. Aha, no. Nie tankuje, przestało parkować i tyle, ile zostało. To gdzieś jeszcze paliwo jest potrzebne? A tutaj to... Paliwo potrzebujesz tak, do palarni kawy i do Fabric Roll. I tutaj jest fabryka, na lewo jest tam też fabryka, gdzie robisz ten słód, czy sole, czy coś. I tam sole, też się... Tak, tam się paliwo. To możesz tam najwyżej to paliwo wylać. Ja mi się porąbało, tu pojechałem na ten... Tu są te silosy kolejowe. Tak, kolejowe. Tu ja nie wiem nawet, czy ty w tych silosach gdzieś na tej mapie czegoś jeszcze nie pozostało, bo jak przenosiłem się z Mavericka, to ja miałem tam w niektórych silosach miałem ziemniaki, w niektórych miałem buraki cukrowe, w tych kolejowych miałem tam też te trzcinę chyba cukrową też. No. Trzeba będzie zobaczyć. Dobra, na przyszłość będę wiedział, że... Trzeba będzie zobaczyć, tam coś zostało, czy może poszło się rypać przy przenoszeniu, bo tak też mogło być. Jak tam to ta fabryka stoi w ogóle pączków? Już ci mówię, bo już pokazuję widzom. 20% cukru, Wege Oil 39%. To od razu możesz skanią, mogę tu skanią zaraz podjechać, to od razu się napomnę. Poczekamy, a stanie w ogóle i wtedy się ogarnie. 19% jajek, z tego co widzę. 82% milk, czyli mleko. Water tu mamy 92 aktualnie i 14% pączków. Tak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o tą fabrykę. A my, moi drodzy, już jesteśmy praktycznie przy końcu odcinka, ponieważ, moi drodzy, według mojego zegarka mamy godzinę 21:52. Także w sumie niewiele mi się dzisiaj udało zrobić na odcinku, ale pewnie będę jeszcze grał przez godzinę, może przez dwie. Ale to pewnie sam i to raczej na raczej bez was, moi drodzy, bo nie będę dłużej przeciągał odcinka. Tak, bo ja my, moi drodzy, pewnie będziemy się widzieć za tydzień. Także no jeszcze tutaj zdążymy jakąś szybką pracę zrobić. Ja sobie to mleko wywiozę, jeszcze to mleko pojadę wywieźć
I moi drodzy, będziemy prawdopodobnie kończyć dzisiejsze spotkanie, bo już pomału zbliża się koniec naszego dzisiejszego zaplanowanego czasu. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o jak to się mówi, nie schedule, tylko jak to się nazywało. Bo patrz, nie mogę sobie teraz przypomnieć. No nie wiem, o jakim ty tam słówku myślisz. Chodzi o to, co mamy, ile mamy czasu zaplanowane, tak? Że wiesz, że mamy zaplanowane, że mniej więcej do tej godziny nagrywamy, repertuar. Tak? Chodzi o czas, nie. Czyli to będzie schedule, czy jakoś tak. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć teraz. Generalnie chodzi po prostu o to, że mamy zaplanowane, że do dłuższej godziny nam nie nagrywamy, no bo nie ma takiej opcji, nie? No. Taka jest konkluzja, tylko chciałem użyć innego słowa i jakoś nie umiem go ani wypowiedzieć właściwie, ani tego, więc podejrzewałem, że pewnie, jak to się mówi, językoznawcy będą mieć niezły ubaw. No, jak tu dotrą. Tak, na kanał. Mało kto tu wpada, to tak swoją drogą, ale ja też tak jakiejś wielkiej kampanii na kanał nie robię, bo w sumie to się nagrywa farminga, bo to akurat fajnie się robi. Idzie całkiem nieźle, jak się komuś materiał przyda, no to czemu by nie? Ja swoją drogą i tak muszę w końcu wrócić z innymi seriami na kanale, które też mam, ale to są bardziej techniczne serie, tylko z tym, że tak się już zbieram, już pół roku od tego minęło. I generalnie rzecz biorąc, nie mogę się dozbierać. Tak myślałem o tym o tym warsztacie z braćmi. Wiesz, o którą grę mi chodzi, co ty tam ogrywałeś się. O Diesel Brothers. No, ale według mnie to na razie to nie ma co. Powiem ci, ta gra niestety moim zdaniem jest trochę lipa. Jest trochę lipa, bo ja jedno auto zrobiłem. Chciałem zrobić to auto na tip. Zrobiłem w sumie kilka zleceń. Zrobiłem samochód na częściowo zrobiłem i stanąłem w pewnym miejscu, bo nie mogę sobie kupić w grze podnośnika do skrzyni biegów. No nie mogę sobie kupić fanów. Podnośnika do... Tak, bo nie mam tyle fanów, żeby kupić, kurde... Kupić sobie takie ulepszenie do warsztatu. No śmiechu warte, nie? No nie jest to śmiechu chciałem... Znaczy o fanach to tak, ale o kasę to... Znaczy, wiesz, tam po prostu gra mi nie pozwoliła tego kupić, no. Gra mi tego nie pozwoliła kupić, nie wiem z jakiej przyczyny dokładnie. Podejrzewam, że chodzi o liczbę fanów. I generalnie rzecz biorąc, sprawa wyglądała tak, że niestety, ale no, zrobiłem samochód, bo tak, zrobiłem całą karoserię, zrobiłem tam to malowanie, zrobiłem te całe piaskowanie, malowanie, wymieniłem jakieś tam podzespoły, co mogłem to takich, wiesz, z mechaniki w sumie to wymieniłem chyba wszystko tylko to, co się tyczy bezpieczeństwa w samochodzie. I to chyba wszystko, co tam wymieniłem w tym aucie. Chciałem wymienić i układ wydechowy wymieniłem jeszcze. Ale generalnie rzecz biorąc, chciałem wymienić plan, a i CPU wymieniłem w aucie. Ale chciałem wymienić też cały silnik w sumie. I plan był taki, żeby wymienić przynajmniej przednie zawieszenie. Ale mówię, kurde, żeby wiesz, sterowanie polepszyć. Ale mówię, no nie mogę wyciągnąć. Bo chciałem też wyciągnąć skrzynię biegów i silnik, ale bez podnośnika nie mogę tego zrobić i utknąłem, bo gra mi nie pozwala kupić tych dwóch rzeczy. Tak, bo trzeba robić fanów. Tak. Ale te zlecenia zrobiłem już prawie wszystkie, zostały mi 2,5 zlecenia albo nawet 2 zlecenia. Musiałbym tą grę odpalić, żeby to sprawdzić. I niestety jest jedna rzecz, która mnie w tej grze niemiłosiernie wnerwia. Ta gra po ostatnim patchu tak przycina, że się po prostu grać w to nie da. I to nie jest tak, że ona przycina cały czas, tylko ona przycina momentami. Tak przycina, jakby, nie wiem, procesor nie umiał obrobić kilku głupich tekstur. No ja nie wiem. Tak jakby... Te informacje, bo to nie tylko ze śrubokrętem się dzieje, to się dzieje nawet jak nie trzymam żadnego narzędzia w ręku. No i jedna rzecz, którą mogliby dodać. Ekwipunek osobisty. Czyli jeżeli mam... Czemu? Bo w tym momencie jest tak przerąbane w tej grze, że jak weźmiesz sobie na przykład... sobie wiertarkę, to ja muszę ją odłożyć, żeby podnieść jakąś część.
Nie mogę jej, że tak powiem, do kieszeni schować. Według mnie to zaleta jest. Dla mnie nie do końca, dlatego że ja mam ten problem, że czasem walę ją byle gdzie i potem muszę jej szukać. Tu bardziej o to chodzi. W realu też sobie możesz ją walnąć byle gdzie i potem też musisz ją szukać, to więc... No tak, no ale wiesz, widzisz, ja tu patrzę pod kątem tego, jak ja widzę, także tu bardziej o to chodzi, niż o to, że wiem, że... Ja wiem, że w realu tak to wygląda, ale tutaj bardziej chodziło, wiesz, o co? O moją wygodę pod kątem wzrokowym, nie? Tak, Niż... ale ci powiem, że według mnie gra jest super, tylko że... I nie chodzi Zabija mi tutaj... monotonią. Nie, właśnie nie. Według mnie też jest monotonia w tej grze, to też nie ma za bardzo jej, ale... No i fajnie skonstruowane według mnie właśnie to, co tobie przeszkadza, to odkładanie. Tam na nie malarni, tylko tam piaskarni, tam na tych różnych, A to nie, gdzie to farbę nie o to kładnie. mi chodziło. Mi chodziło o Wiesz, to, i bo na tam te wiesz, te... wkrętarki. Nie chodziło mi o te urządzenia typu tam pistolet do malowania czy coś, bo to wiadomo, to trzeba odłożyć. No Tylko ale je też chodziło mi o możesz na głupią ziemię wiertarkę. wpchnąć. No wiertarka nie jest duża aż tak, żeby nie można było ją wrzucić do jakiegoś, nie wiem, paska z narzędziami czy czegoś. No nie powiesz No, mi no. chyba, że głupiej wiertarki, bo to chodzi, ja się do wiertarki przypieprzyłem. Ja się nie Tak. przypieprzyłem do reszty urządzeń, bo reszta to wiem, że no nie będziesz biegał po całym warsztacie z pistoletem do malowania na przykład. No, no. No bez przesady. Ale chodzi mi generalnie właśnie o samą tą wiertarkę, że mogliby dać możliwość chwilowego jej przechowania na... Na przykład, nie wiem, pasie, Tak. dajmy na jakimś pasie czy czymś, że ja powiedzmy, nie No. wiem, zamiast ją odkładać na półkę, czy kłaść byle gdzie tą wiertarkę, przykładam, robię opcję, połóż przy pasie na przykład, powieś przy pasie, nie? I ona sobie wisi, ja tą część na przykład ściągam, o na przykład powiedzmy, chciałbym odkręcić klocki hamulcowe, chciałbym odkręcić tarczę i chciałbym coś. Teraz tak, wykręcę te wszystkie śruby i chciałbym na przykład zdjąć tylko z tego jednego koła, i zdjąć te części, położyć je na ziemi i polecieć odkręcać następne Tak. koło, wyciągając jakby z kieszeni po prostu tą wiertargę, tak? Nazwijmy kieszenią, bo tak będzie najprościej. Tak. Niezależnie od tego, jakby to twórcy nazwali. No i te niemiłosierne lagi. Ja teraz zleciałem z ustawień graficznych z wysokich z tych, z ultra na wysokie i dalej mi gra przycina. No i wiesz, w grze mi to też tego nie pasuje mi to, że no jest mało opcji. No naprawdę, jak już masz ten garaż rozwinięty, w ogóle rozwinąć garaż 2T i kupić sobie podnośnik do silnika i do skrzyni biegów, i to jest już, masz fulla gry, tak można powiedzieć. No i co tam, masz 4 silniki chyba do wyboru. A z tych silników co możesz wymontować? Możesz wymontować jakiś tam sterownik, możesz wymontować prawe, lewe wtryski. No i możesz Tak, wymontować, no i co jeszcze, skrzynię kolektor biegów można wydechowy i wyjąć, no wydechowy bo ona możesz. wiadomo jest osobną częścią. No i kolektory dolotowe, lewy i Tak. prawy. I No też i wszystko co tylko z to silnika możesz wyciągniesz. No właśnie, no i skrzynię biegów też co możesz wyciągnąć, tylko sprzęgło chyba możesz rozmontować Tak, i... sprzęgło, wał napędowy, przedni, tylni. Wał też No. jest na kilka części podzielony. No i cały układ wydechowy, który jest w sumie na kilka części podzielony. Tak, Tak samo też mnie jest. się do końca nie podobają te tak zwane pseudo-tunerskie gadżety, które do tej gry dodali. Bo szczerze powiedziawszy to wygląda... O ile te naklejki jak cię mogę, ale na przykład nakładki na wydech, to chcąc zrobić samochód seryjny, to przecież wygląda paskudnie. A ja Tak. właśnie chciałem sobie zrobić, wiesz, typowego pick-upa seryjnego, kupiłem go za 19 tysięcy i odpicowałem całą blachę, nie? No. Ale kupiłem już tak, bo myślałem, że muszę kupić te nakładki na wydech. Kupiłem te nakładki, jak to założyłem, to auto wyglądało paskudnie. A nie mogłeś zdjąć? Mogłem zdjąć. Sprzedałem to. No i Sprzedałem to to, też ale i jest. tak układ wydechowy, który na nowo założyłem, i tak wystaje poza karoserię. Tak, i W to też porównaniu jest do wkurzające. oryginalnego. Tak, i wkurzające są niestety to, że wymontujesz część i nie możesz jej zregenerować albo coś, tylko możesz dać do swojego tylko pick-upa. Bo tak to do zregenerować i dać do innych pick-upów, znaczy ludzi, które na zlecenia przychodzą, Tak, to a nie wiesz co możesz. ja odkryłem jeszcze ciekawszego?
Jak kupi. Miałem takie zadanie, że miałem kupić przedni zderzak. No to mówię No. tak, patrzę, że są zderzaki, które można pomalować. Kupiłem na ten zderzak, wydałem hajsiwo na ten zderzak. Poszedłem se z tym do malarni i pomalowałem to wszystko tak, jak można było tego pick-upa pomalować, tak? No i w tym momencie gra mi nie mogła zaakceptować pomalowanego zderzaka, bo stwierdziła, że część nie jest w 100% nowa, nie ma 100% nowości. No Nie to też mogła mi gra jest. tego zaakceptować, że sterżak był pomalowany. Wkurzyłem się, słuchaj, kupiłem drugi, zwykły sterżak i na pałę go po prostu bez malowania, bez niczego położyłem. No. Zamontowałem i dopiero mi to zlecenie przeszło. Przecież on powinien zaakceptować to po pomalowaniu. Gra Tak. powinna to bez problemu, Casual. żeby to zlecenie zamknąć. No. No i nie, no gra jest dalej dopracowywana i niech będzie. Bo na przykład z Jak się oponami też wkurzę i nie będę jest jak się zawarte, wkurzę bo... i będę masochistą pod kątem montażu samochodów, to sobie Maisa Merkel kupię. Będę miał jeszcze lepsze jaja. Tak. Oczywiście ja to mówię już czysto ironicznie w tym momencie, bo nawet Maisa Merkel jest tańsze od tej gry, powiem wam szczerze. Moi drodzy widzowie. Bo z tego co wiem, podobno Maisa Merkel można kupić za 55 zł, a tą grę, którą ja kupiłem z dodatkami, to mnie wyszło prawie 100 zł. No, Bo no ja to tak. kupiłem z dodatkami, które były dostępne od razu na A z tych Steamie. dodatków to... To też jeszcze nie zauważyłem, co jest dodatkiem, a co nie. Powiem ci Tak. szczerze. Jak tak Wiesz... grałem w tę grę? Może ja nie mam tych dodatków odblokowanych jeszcze. Jeszcze nie mam tego levelu fanów, który musi być. Ja już w tym Tak. momencie mówię to czysto sarkastycznie, bo szczerze powiedziawszy. Jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurza. Tak, znaczy wkurza. Po co dodali coś takiego jak. Na przykład piaskownice, tak? Gdzie tak naprawdę ja tylko jedno co widzę to same statystyki samochodu, ale nie mogę się nim przejechać i samemu odczuć jak to auto jeździ. Nie, potem się odblokowywuje od levelu fanów, odblokowywujesz wyścigi, wiesz? A to wiem, na 1/4 mili, to wiem, Tak. ale chodzi mi tam o coś takiego jak piaskownice, gdzie ja myślałem, że piaskownica działa na tej zasadzie, że ja mogę sobie tym autem się przejechać, po prostu, nie No. wyścigi, tylko po prostu przejechać, a potem tylko, nie wiem, zrobię powiedzmy jedno kółko po jakiejś tam trasie. Ja już nie mówię, że ta trasa ma być jakaś zajebista. Może być nawet głupie kółeczko, głupie rondo, dajmy na to. Że jak mówię Tak. ironicznie w tym momencie, gdzie ja po prostu mogę zobaczyć, sprawdzić jak to auto hamuje, gdzie mogę zobaczyć coś jak, może nie to co jest w Beam Engine, nie wiem czy kojarzysz, taka No. gierka do kraszowania samochodów, A. Wiem. gdzie tam naprawdę są place niektóre nawet całkiem nieźle z dupy. No ale Tak. tam można zobaczyć jak się zachowuje poszczególne elementy, czy zawieszenie, co się dzieje z kołami. A tutaj w tej grze tak naprawdę dostaje tylko suche statystyki, jakie to auto jest. No i to No. też jest trochę do dupy, tak? Tak. Jeżeli to się ma nazywać symulator, no to kurde, dodajcie możliwość testowania tych samochodów. Tak. Bez przesady. Ja nie mówię tu o zwykłych wyścigach, bo ja wyścigi w ogóle tutaj na 1/4 mili, to wiesz jak traktuję w tej grze? Jako funkcja, która powinna być dostępna tylko na multi. Czyli jak ja gram powiedzmy, bo tam masz opcję multiplayera. I No, to dobre powinno by działać było. wtedy, kiedy jestem na multi, tak? A Tak. nie, że ja muszę mieć odblokowany level fanów, żeby z tego skorzystać. Ale szczerze powiedziawszy, ja jakoś tych wyścigów na 1/4 mili nie widzę, bo już po tej piaskownicy stwierdzam, że to pewnie będzie typowa, po prostu mówiąc dość Tak. kolokwialnie, chujnia. No szczerze powiedziawszy, tak to widzę. Po tej piaskownicy się zraziłem. No, I teraz szczerze powiedziawszy, zostało mi co? Sprzedać to auto i w sumie grę mogę odłożyć na półkę. tak. I Bo poczekaj do sprawdziłem wszystko, co aktualizacji. mogłem. Tak. No. No, to czas nam się kończy. Niestety, nie wiem, co tam robisz, to... Dobra, słuchaj, to tak, ja sobie tą maszynę tutaj zostawię, tylko sobie jeszcze światła pogaszę, żeby tego zostawić. Tapnę się gdzieś w okolice gospodarki. Spotkamy się tam, gdzie zwykle i myślę, że będziemy kończyć spotkanie, bo tak będzie chyba najlepiej. Dobra, ja Tak. się do któregoś malucha tapłem i teraz już tam idę do gospodarki z tej.
tam, gdzie my zaczynali, i myślę, że tam już zakończymy nasze spotkanie. Będzie chyba najlepiej, bo to No, już no. późno jest. Też nie chcę, żebyś za długo siedział, bo to też, jak sam mówisz, że masz jakieś zajęcia, to. Tak, jutro. Szkoła. Dobra, słuchaj, to ja jestem już tu, gdzie myśmy zaczynali. Ja W też, sumie też. Ja się to pierwszy. tylko, że ja się zawiesiłem na teksturach, muszę szybkie bieganie wyłączyć, bo tutaj niestety się bugują kamery przy tym. Tak, niestety. Z tego co widzę, się bugują kamery i mnie teraz gdzieś przeniosło. A, dobra, już wiem, gdzie jestem. To mnie trochę wkurza w tej grze, bo generalnie rzecz biorąc, a to jest wina modyfikacji w sumie, no to powinienem się wkurzać, ale na modyfikację niż na sam ten. No dobra, moi drodzy, to ja oczywiście, tak jak mówi, jak zawsze powtarzam na samym końcu, przypominam wam, że moi drodzy, odcinki są co tydzień w sobotę o 12. My to zazwyczaj nagrywamy czwartek, piątek, zależy jak to wychodzi, wieczorami. Staram się nagrywać w Tak. czwartki, bo w piątki jak zaczynam wrzucać, to pół dnia to leci, także moi drodzy, tak to wygląda. Ja oczywiście przypominam wam, moi drodzy, o tym, że wszystkie informacje są w opisie. A i tak na koniec, dla wszystkich tych, co oglądali odcinek ostatnio Jorga, tego związany właśnie z kombinowaniem typu TGW, to moi drodzy, na moim fanpage'u w Galerii z Farming 15 znajdziecie zdjęcia, co ja targałem właśnie jako TGW i czym targałem. To sobie możecie zobaczyć. Link oczywiście do fanpage'a w odpisie do filmu. No i przypominam, że jak jesteście nowi, no to walnijcie suba. O dzwoneczku nie zapomnijcie, żeby wam zadzwonił, jak nowy odcinek się pojawi. No i sekcja komentarzy jest dla was. No i dajcie łapę w górę, bo im więcej łap, tym większa szansa, że więcej ludzi obejrzy dany odcinek na kanale. No i w sumie, jeśli o mnie chodzi, to by było na tyle. Ja jeszcze tylko wspomnę, że jesteśmy oczywiście w Farmingu 17 na mapie Faktory Farm Map 1.5.2 na serwerze dedykowanym, no i oczywiście w serii Wujkowe Gospodarstwo. No i jeszcze tak tradycyjnie, co by się stało zadością albo radością, albo jak tam sobie nazwiecie, oddaję głos Wiktorowi, który zakończy już nasze dzisiejsze spotkanie. No, no to jak zakończę. Czać mam, to zakończę. No dzisiaj popracowaliśmy trochę niestety. Pogoda trochę przeszkadziła w naszych żniwach. No plan no, był ale taki, co? żeby skończyć 16, tak? Tak, no ale co? Nie, 18. Fabryki poogarniane. No, no na co tyle, ja na mogę. ile się dało w ciągu tych pół godziny, 10 minut. No ja tam trochę mniej, Wiktor pewnie szybciej. No ale na ile No. się dało, na dało. Tematów też kilka poruszyliśmy. No, kilka się No tam i co? poruszyło, także. No i co? No to dziękujemy za oglądanie. Łapę strzelcie i trzymajcie się do No, następnego. no i trzymajcie się, moi drodzy. Ja też wam oczywiście mówię, żebyście tego. No i zapraszamy was za tydzień. No, mam nadzieję, że za tydzień odcinek też się pojawi. Mniej więcej o tej samej porze, bo staram się je publikować co sobotę o godzinie 12. Także moi drodzy, ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Ja wam mówię do zobaczenia. No i cześć. No. Cześć.